Natalia Kamykowska dla KRK TV. Naszym gościem jest Maciej Dżin Słota, krakowski poeta. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ja muszę zapytać, dlaczego dżin? No ponieważ pojawiam się i znikam, prawda? Czyli wyskakuję jak z butelki, czasem jestem, czasem mnie nie ma. Generalnie nie ma jakiejś większej kontuacji, prawda? Może teraz będzie, ale kiedyś, że tak powiem, byłem dżinem typowym. Czyli pojawiałem się znikąd i znikałem. Najbliższy slam poetycki, na którym będzie można Ciebie posłuchać? No to będzie 27 lutego w kolanku numer 6 Józefa 17, godzina 21, prawda? To może nas tak zachęcisz po poetycku, żebyśmy mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu? Znaczy generalnie każdy artysta, etc. po części bazuje na skandalu, prawda? Który jest jakby takim wybuchem, który ma, że tak powiem, pociągnąć sobie twórczość. Niektórzy niestety tworzą tylko skandale i żadnej twórczości. Ja staram się to łączyć. To jest właśnie rekwizyt do mojego wiersza, który będzie pod tytułem Nie topesz, proszę Państwa. I tak. I ja tu... Co my tutaj mamy? To Nie topesz, tylko że to może Pani występuje w odwrotną stronę. Ja może zaprezentuję, nie chce mi się wychodzić, to znaczy o. I tak. I teraz... Uj. Nie to mówi wiersze. O! Jesienią ubiegłego roku wydał swój pierwszy tomik poezji Handmade. Proszę powiedzieć, o czym tam możemy przeczytać? Ile wierszy składa się na ten tomik? No, wierszy jest około 50, natomiast... No właśnie, pokażę. Tomik jest pakowany próżniowo, prawda? Jedyny w Polsce łączony na śrubę. Nie wiem, czy kiedyś... że tak powiem, zastosowano taki patent, no niemniej jednak jest to coś takiego. Są też bardzo fajne rysunki moich znajomych, prawda, o, że tak powiem, o różnej formie. No w każdym razie jest to moja pierwsza, można powiedzieć, książka poetycka. Dlaczego właściwie ten pullover na tej patelni? A, to już pewnie nawiązuje do filmu. Jest pan też częstym uczestnikiem slamów poetyckich. Proszę powiedzieć, na czym polega ta idea? To jest coś fajnego dla poetów, którzy posiadają jakiś temperament większy, prawda? I w tym, że tak powiem, nurcie się odnajdują. Co do ilości, że tak powiem, osób, które występują, to jest bardzo różnie, prawda? Od 5 do 25, to zależy, że tak powiem, ilu się ich pojawi. No, tego nigdy nie można przewidzieć. Generalnie jest to zjawisko nieprzewidywalne, stąd też atrakcyjne. To poprosimy o jeden wiersz, taki króciutki. Tak. Żywy poeta, to wstyd, hańba i tandeta. Poeta żywy, odarty z nagłej śmierci, nie jest ciekawy, na scenie się wierci. Poeta nieżywy, to jest ktoś, artysta, psia kość. Jądro poezji, sedno rzeczy, już nie mówi niezło rzeczy, a ja, chociaż jestem już w wieku Chopinowym, to jeszcze nawet nie mam gruźlicy, poleżę nago sobie na ulicy, może to coś da. Lub przynajmniej nie opodal stąd na Ditla, maleńkiego chociaż złapię trypla. Bo ja, jak tylko wyjdę z zwyra, mam ochotę skoczyć pod tira i ta myśl mi się w mózgu wierci, by dorównać tym, co już po śmierci. Tak publiczność w każdej chwili się lubuje w nekrofilii. Harakiri!